Bo, bo za mało było do tej pory rzeczy. O Jezusku! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo nieserdecznie w drugim odcinku z nowej serii na kanale, a mianowicie Granny Chapter One z tego co mi napisaliście. Dowiedzieliśmy się, że wyszła druga część, o której nie miałem kompletnie pojęcia, bo nie wiedziałem nawet jak ten gro dokładnie wygląda. Ludzie tam już takie teorie spiskowe dosłownie napisali w komentarzach, że, ach, e, chogaty, ale świetnie udajesz. Poziom aktorski tego, że nie grałeś nigdy w tę grę, czy jej nie widziałeś, jest no na bardzo wysokim poziomie. Nie, nie grałem w nią, ani jej nie widziałem. Także nawet nie wiedziałem, że dlatego jest drugi w ogóle rozdział tej gry. Lecimy z tą gierką. E, powiedzieliście, żeśmy poszli do poziomu łatwego i zaczęli od e, ogólnie tego, od ogólnie. Najprostszych rzeczy, jakie możemy mieć w tej grze. E, ściszymy sobie minimalnie tę muzyczkę jeszcze. E, wrzucimy sobie tak. Granny is not home. A, czyli tak. E, praktyka to jest tak, że nie ma tutaj babci. You can explore the house, but not completely free from dangers. Ok, czyli będą jakieś zagrożenia. Babci nie ma w domu. No, no dobra. Spróbujmy poziom, żeby sobie po prostu obczaić grę, bo właśnie o tym pisaliście żeby sprawdzić te początkowe poziomy, oczywiście przypomnę jeżeli gra wam się spodoba, chcecie więcej tego typu giereczek to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, napisać jakie gry ko kolejne można byłoby zrobić po grach tego typu, teoretycznie nie wiem czy nie chciałbym tego, bo kupiłem ostatnio też w końcu po dwóch latach od zagrania jednego i nagrania odcinka w betę Dead by Daylight E, czy może tego Wam też nie nagrać? E, dajcie znać, oczywiście. Pamiętajcie, że możecie wbić na fanpage'a, na Instagrama, na którym dosłownie są codziennie jakieś daily aktualizacje. Daily rzeczy. No i na G2 z kodem Hogaty 3% zwrotu, także serdecznie. Zapraszam, okej. Okay, dobra, to w sumie możemy teraz zeskipować, bo babci ma nie być w domu i zobaczymy sobie ten dom. Pisaliście też, no bardzo, bardzo dużo, to, to mnie oczywiście ucieszyło bardzo dużo rzeczy pomocnych było trochę spoilerów, czy właśnie rzeczy do, dotyczących tej drugiej części, ale. Ale miejmy nadzieję, że część rzeczy z tych, co napisaliście w komentarzach, to dzisiaj zostanie przeze mnie tutaj wykorzystana. Pisaliście o tym, żeby wyłączyć sobie ciemność, ale kompletnie nie mam pojęcia, w jaki sposób ja mogę sobie ciemność w ogóle wyłączyć. W tych opcjach nie widziałem wyłączenia ciemności. Pisaliście, że na przykład. Kucanie nie ma sensu. Ok. Dajmy głośniej trochę gierkę. Że kucanie nie ma sensu że na przykład jak świecę e, po babci latarką e, to to też nie ma sensu ne, że to tak naprawdę ona tego nie widzi e, czy kucanie nam nic nie daje że możemy się schować do szafy jakby babcia była to można ją kucnąć wtedy ale okej, okay, czyli tak jesteśmy w domu no dobra to teraz obczajmy wszystkie pokoje które możemy pamiętajmy tu wychodzimy ok po prawej mamy ten pokój z łazienką w nim czy coś było ciekawe. O, o. Nie mogę tego nacisnąć? Nope. Okej, okay, tu mamy wannę. Wskoczyć do niej nie możemy. Zabrać z niej też nic nie możemy. Mamy okno, mamy szafę, w której się możemy schować. Czyli co, to jest taki pokój. A, to jest pokój, do którego po prostu z góry wpadamy w razie W. Czyli taki, który nam się do niczego nie przydaje. Patrzcie, jak możemy tam to wziąć, bo tam tam to się nie świeci przez przypadek, tak myślę. Jezu, jakie obrazki creepy. Powiem wam, że czuję taką lekką gęsią skórkę, grając w tę grę, nawet mając świadomość, że babci tu nie ma w środku. Czemu to jest w ogóle drugi pokój z łóżkiem, takie pytanko. A, i tu się nie pojawiają te same rzeczy z tego, co już widzę. Bo jest akumulatorek czy Car Battery. A wcześniej było coś innego, nie? Tam był shotgun pipe albo coś w tym guście. Dobra, zrzućmy to sobie tutaj. Niech poleci w dół. Nic nie ma. A ponoć też są miejsca, w których skrzypi podłoga. Tak pisaliście. No, zobaczymy, czy to tak działa. Ej, weszliśmy tu. Bez skrzypnięcia podłogi. Bez kitu. O kurde, dobra. To było dobre. Przez przypadek wszedłem w te kartony, odkryłem jakieś przejście tajne. Dobra, to czekajcie. Tu przejdziemy kółko, zrobimy. Eee, mamy jakieś cutting pliers. Dobra, to to sobie też wyrzucimy. Ej, musimy ten pokój sprawdzić. Kurde, naciskam shift, żeby szybciej biegać i to mnie irytuje cały czas, bo wcale nie biegam szybciej. Czyli tutaj jak nam świeci, to znaczy, że to są przedmioty do zebrania, okej, okay, czyli ten to zdecydowanie możemy zebrać przedmiot. W ogóle te te się pojawiły od nowa na ścianach, nie wiem, czy zauważyliście. Te obrazki. One spadły i chyba się od nowa nam wyrenderowały. Dobra, teraz tak. Nie mamy babci, tego nie możemy wziąć. Tu są jakieś książki. Nic z nimi nie możemy zrobić też. To może nam spaść. Tu już mieliśmy otwarte. Pod łóżkiem raczej nic nie będzie. Obraz. Pe o. o! 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 Ej dobra, to od, ani o tym, jak coś, ani o tym. Ani o tamtym nikt mi nie napisał. Może ktoś napisał, ale nie przeczytałem na pewno. Dobra, to to teraz sam odkryłem. Żeby nie było. Kozak totalny, dobra, tu jest przejście na górę. To zaraz obadamy te przejścia. Na razie chcę jeszcze sprawdzić to, co sam ostatnio odkryłem. Tu jest podłoga, z którą, którą giniemy. Ale tam dałoby radę jakoś wejść. Tam jest w ogóle jakaś kamera, czy, czy coś w tym guście, nie? Dobra, kozak totalny. Dobra, to by trzeba było przesunąć. Wtedy możemy. A piece of painting. Okej. Okay. Czy co? To, to też możemy wyrzucić, rozumiem. Dobra, e, wyrzućmy to tam, gdzie wszystkie rzeczy wyrzucamy ogólnie. Czyli gdzieś tam. Patrzcie, znowu obrazki wróciły na swoje miejsce. E, Dobrze, czyli tak, tu nie możemy wejść, a przydałoby się. Tu możemy spaść. Patrzcie, ta ściana wygląda nielegitnie. Tu się można schować. Do tego potrzebny nam jest młot, a do tego nam jest specjalny klucz potrzebny, I stąd pewnie możemy przejść tam. Także, dobra, przejdźmy sobie tą kratką. Ona tu teoretycznie nie może wejść. Ma tutaj problem z wejściem. Dobra, po tym jak spadniemy, nic nam się nie dzieje. Eee, teraz tak, sprawdźmy te tajne przejścia. Mamy dwa, w sensie tu jest jakaś sala, tam były schody z tego co widziałem. To jest tajna sala. Jezus Maria, co to jest o Bogowie. Jakieś organy w kościele gdzieś. Jakiś. Klatka? Jakiś pająk? O Bogowie, co to ma być? Maybe I can put, put something in, in here. Uh, czy something here po prostu? Uh, wydaje mi się, że ten kawałek zdjęcia. Możliwe, że musimy fotografię zebrać w tamtym miejscu. To to wyglądało idealnie, jakby tam jakąś fotografię można było e, zrobić. Także pójdźmy z tym tam. Może dzisiaj uda nam się rozwiązać zagadkę, jak nie ma tej babuni, nie? Dobra, cyk. No nie. Dobra, może to całość trzeba będzie złożyć. Dobra, wyrzu wyrzucę to. Sprawdźmy sobie jeszcze to jedno przejście. Czyli tutaj odkryliśmy dwa dodatkowe miejsca. Jedno to jest po prostu pokój, drugie to jest jakieś pomieszczenie z zejściem. Nie. Aj, to jest. Patrzcie, to jest takie zejście o pół piętra. To nie jest zejście o całe piętro. Tu jakieś coś? Dokładnie tak. To nie mogło być przypadkowo w tym miejscu. Spark plug, ok, mamy. Te, Jezu, Spark plug. O Jezu, polski nazwy mi cewka, nie? Z tego, no z samochodu, wiadomo. Do silnika. Eee, słowa mi zabrakło. Dobra. Zapłonowa, ta? Cewka zapłonowa, coś takiego. Wiem, co to jest, ale nie wiem, jak by to nazwać. Niestety z samochodami nie obcuję na co dzień, także... Dobra, teraz tak. Tajne jakieś przejście tu. Jakieś pomieszczenie. To dziwnie wygląda, ten korek. Jak go odkorkuję, to coś się... Pluszowy misiek, Jezus Maria! Ej, powiem wam, to jest genialne! Part of shotgun To jest genialne, jak bardzo można jeszcze ukryć te przejścia, nie? Ile, ile tu jest przejść ukrytych w sobie? W tym domu ja, ja bym chciał ten dom zobaczyć, jak on ogólnie wygląda z tego, patrzcie Tu mamy drzwi Tutaj mamy jakąś szafę. Teraz w szafie mamy ukryte przejście. W ukrytym przejściu mamy przejście niżej. A w ukrytym przejściu, w szafie mamy ukryte przejście. W ukrytym przejściu, w ukrytym przejściu. Mamy co jeszcze? Ukryte drzwi kolejne z Teddyberem. Jezus Maria, ten. To wygląda creepy, powiem wam. As hell, as flick. Ja mówię, ja się. Ja się niby cieszę, że nie ma tej babuni, ale z drugiej strony. To jest. Tak teraz creepy, że, że ja naprawdę nie wiem, czy, czy tu nam jednak coś nie wyskoczy na nas. Szczególnie, że tam była informacja o tym, że jeszcze są pewne zagrożenia, które na nas tu czekają. Chyba, że to chodziło o te rzeczy typu pułapka, nie? Dobra, cyk. Pluszowy mi się wszystko na do wyrzucam, póki co. Ej, to jest trudniejsze, to jest bardziej skomplikowane niż Helonibur. Tak mi się wydaje. Dobra, tu była szafka. A. I need a weapon key, czyli tutaj prawdopodobnie mamy shotguna. Albo, nie albo coś z tym związanego. Może tę główną część shotguna. My musimy do tego zebrać jeszcze dodatkowe części. Dobra, kolejne zejście. Co nas tu czeka? Kolejne drzwi, kolejny kawałek ee, jakiegoś malunku. Kolejne zejście. Jezus Marian, ile tu jest zejść? Ile tu jest przejście jakiś. O kurde, mięsko. I co ta baba tutaj chodzi? Tak cały... Ukryte przejście w ukrytym przejściu. Jezu, ja już nie wiem, gdzie ja jestem. Ej, tu się można zgubić i to tak. Bardzo, bardzo prosto. U, kruk, telefon jest pod krukiem. <laughs> Szty w dupę. Ty kruku najgorszy. Wrogu mój Dobra, czyli coś trzeba mieć, nie wiem, z shotguna go cmyknąć chyba An empty bowl, coś możemy tutaj dać do środka To jest jakaś kranowa, możemy to otworzyć, nic tu nie ma, nie ma czego plądrować Ja pierdziele, gdzie my jesteśmy teraz? O co chodzi w tej grze? Ile tu jest pomieszczeń? To jest ukryte pomieszczenie, za ukrytym pomieszczeniem, za ukrytym pomieszczeniem, za ukrytym pomieszczeniem, za ukrytym pomieszczeniem, za ukrytym pomieszczeniem. Co jest w tym pokoju? W tym nic nie, zaraz się okaże, tu jeszcze coś z ukrytego w tym pokoju. Ciekawi mnie to też, możecie napisać, czy te rzeczy respią się w różnych rzeczach. Na przykład teraz w tym pokoju, coś by się mogło tu zrespić na stole. I need a hammer, okej. Okay. Czy młotek jest potrzebny do kolejnego z miejsc. Tutaj coś, tutaj coś nam jest potrzebne. Ja pierdykam. Czekajcie, bo tu były kolejne przejścia w ogóle na dół jeszcze. Dobra. Kawałek obrazu. Zanieśmy kawałek obrazu do tego pokoju. Tajnego. W tajnym pokoju powiedzmy, będzie kawałek obrazu. Maybe I can put something here. No, ale nie wiem. No właśnie, mi się wydaje, że to kawałek obrazu powinien być. Nie, ja to wszystko wydropię na dole, ale. Jezu, ile tu jest rzeczy? Dozna. Ile ty spokoików w ogóle? To jest kozak totalny. D powiem wam, że ten tryb praktyczny bez, bez tej baby Jagi mi się przyda, bo ja muszę poznać ten domek w ogóle, jak on wygląda. Ja pewnie przechodząc z tą babką, to ja bym y do tego miejsca nawet nie doszedł. Dobra, co jest tu niżej? Kluźba, kolejne przejścia. No nie wierzę w to. Screwdriver nam będzie potrzebny, żeby otworzyć tutaj. Okej, okay, to jest kolejne przejście. Jak super, jak pięknie. Jezu. Dobra, sam się przestraszyłem tego. Jesteśmy chyba teraz w tej głównej piwnicy, w której moglibyśmy być. Gdybyśmy zeszli normalnie chyba, bo raz do niej zszedłem i wyda. Jezu. I wydaje mi się, że to to było. Jesz je jest jeszcze druga piwnica. No nieźle, po raz kolejny. A to jest tylko chyba po to, żeby spaść. To nie robi nic. To jest safe. Tu jest kolejne przejście tajne. Świetnie! Czuję się jak w Wietnamie teraz. This is my. fifth day in this house. She chases me. Whenever I go. I'm. Quite injured and my body hurts. The. So, co, having, I remember before I war, woke up in this house is that I was driving when my car suddenly broke down. I went. Yeah, ja, to coś them to see. Ah, ah, I went out zapewne, to see what the problem was. When someone suddenly hit me in the head to baba przyszła. I have managed to open a pair of locks on the front door, but that's all. Why does does she do this? I hope no one will experience the same thing as I do if I do not survive this. This end. is someone uh, finds this message, I have noticed that she sometimes, Tona sometimes, hides things inside fruits. Ah, że chowa rzeczy w owocach czasem. Okej, okay, znalazłem liścik jakiegoś typa. Co to są za pomieszczenia w ogóle? To mnie ciekawi. Mega mocno. Czy ja tędy dojdę? Ja pierdykam. Ej, może to jest wyjście jakieś? Tak, by the way. Ej, nie mów... Dobra, to nie jest wyjście zdecydowanie, to jest kolejne z pomieszczeń. A to nie jest jakaś szopa na zewnątrz? To jest miejsce w którym ona mnie zabija, gilotynką. Patrzcie, czy ona naprawdę ma jakąś kurde szopę, w którym nas, nas, czy mnie zabija, a w tej szopie ma specjalne przejście gdzieś niżej. Może ona tego nie widzi. Tu jest coś w tym melonie jest. Something is inside the melon. No tak, no jest na pewno coś w środku. A nie mogę tego po prostu przez wyrzucenie, jak rozumiem, rozwalić melona. Hmm, konstrukcja szubienicy jakiejś, czy, czy tego, do ścinania Niż szubienicy bardziej Gilotyny, o! Tu mamy... jakieś ten, możemy... I need a winch handle To potrzebujemy mega dużo rzeczy A nie możemy tu dać melona, a w to? Patrzcie na to Cyk, i melon tutaj, here <grystanie> Ale melon Walter Melon, normalnie patrzcie na to. Cyk. Klucz! Playhouse key. Mamy pierwszy klucz, proszę państwa. Pierwszy klucz. O bogowie. Ona serio takie rzeczy tu montuje? Ej, ale to jest Ja podziwiam ludzi, którzy tę grę przechodzą. Ona nie jest łatwa. W żadnym wypadku ta gra nie jest łatwa. Tu jest więcej rzeczy niż... A czy ja jestem na zewnątrz teraz w ogóle? A, tak, tu jest otoczony mur w ogóle wokół jej domu, jest taka szopka. To po co w ogóle ta szopka była jeszcze tu na zewnątrz? Tu jest domek taki zabaw dla dzieci i tu jest klucz do tego. Patrzcie, pierwszy klucz, który nam się udało zdobyć i go użyliśmy. I w tym playhouse mamy w ogóle ee, tarczówkę i co to jest? Something is missing here. A, czyli to jest dobra, coś musimy to dać możliwe, że się element y, pasujący jak to dodamy, to się coś znowu uruchomi. To jest 50 różnych tysięcy rzeczy do dodania. Tu jeszcze można spaść pewnie albo coś. A, będziemy pewnie w pomieszczeniu, do którego mieliśmy już tam dostęp wcześniej. A to nie jest wyjście z jej domu właśnie? Tutaj o nie prowadzi to wyjście z jej domu. Ja pierdykam, powiem wam, że to, to nie jest takie łatwe. Ej, to jest okno. To chyba można otworzyć. Ej, czy z kuchni można wyjść! Co prawda można wyjść do... Do tego... tego, ale można wyjść gdzieś z tej kuchni, nie? Czyli z kuchni jest wyjście, ale o tym pisaliście w ogóle. Tu zostaje ślad na szybie? Countdown. Dobra, to jesteśmy już na dole, to poszukajmy tutaj jeszcze jakichś rzeczy. Jest stary telewizor. Pilot. A nie, to jest engine part. Okej, okay, dobra, część od silnika. Engine part. Czy engine part nam się tu przyda? Nie mam pojęcia. Patrzcie, ile my mamy różnych przedmiotów. A ja dalej nie odwiedziłem wszystkich miejsc, tak naprawdę, w tym domu jeszcze. Mięso mamy nawet. Ja pierdziel, to jest 50 różnych elementów, których nie, nie wiem do czego będę miał ich. w Shotgun, no to nieźle, super. Jak kluczy potrzebuję, albo jakiś młotków zwykłych. A tu są części. Special Key! O, on jest na górę. Na pewno ten Special Key. To już wiem. Mamy kolejne drzwi do obadania. O, Cogwheel. Cogwheel e, pewnie tam na zewnątrz będzie. Dobra, Kogwila to sobie zostawimy. Coguil to jest taka postać w Blog and Load, tak by the way. Mm, dobra. A, to jest na zewnątrz to wyjście, czy nie głównymi drzwiami? Główne drzwi są głównym wyjściem jakimś, prawdopodobnie. Musimy strącić też wszystkie obrazy, które tu widzimy. Tym oknem nie możemy wyjść. Dobra, tu... Właśnie zablokowałem sobie przejście nie do końca. Yy, co my tu jeszcze mamy? Jakieś szafeczki dodatkowe. Dobry Czy obadaliśmy już prawdopodobnie wszystko, co mogliśmy z takich podstawowych rzeczy obadaliśmy dosłownie, no wszystko. Nie, prawie wszystko, to jest szafka, a. Tylko że tu też trzeba jakiegoś remote controlla. No okej, okay. dobra, spoczką tutaj co jest. Cutting uh, pliers, padlock key i padlock code I will be back soon Zostawiła kartkę nam babcia jak coś Oki okay. eee, teraz tak Mamy w takim razie Kogwila, e, którego w, trzeba byłoby użyć tam na zewnątrz. Patrzcie na to, to jest 20 minut odcinka, a ja tak naprawdę prawie nic się nie dowiedziałem. Ja tylko mieszkanie sprawdziłem w 20 minut odcinka. Z mega trudno coś obczaić! A nawet nie sprawdziłem, przecież tam jeszcze jest kilka tych ukrytych przejść do, do sprawdzenia. A tu jeszcze mamy jakiegoś z jednego Kogwila znaleźć. Ja pierdziut. Dobra, wyjdź tam. E, special key sprawdźmy. O, tu jest e, kawałek jeszcze malunku. Gdzie ten malunek mamy zebrać? Mi się wydaje, że go serio na górze trzeba zebrać. E, special key, nie brałem go stąd. Dobra, idziemy na górę sobie otworzyć. Mm. No kurde, no powiem wam, fajna giera, no podoba mi się. Ale jest mega trudna. Prze Jezu! O! Oh. Wiecie, że nie ma babki, a i tak się boicie. Dodatkowe to... piętro, tego mi trzeba było kolejne rzeczy! Bo, bo za mało było do tej pory rzeczy. O, Jezusku! Uch, nienawidzę pająków. I co? I to wszystko od nowa będę musiał zebrać? Nie pająk zasrany palną na górze? Ej, nie ma babki, a ja zginąłem. Co jest? Ta gra jest za trudna. Jestem jakimś tuchedem, chyba, bez eee, Okej, okay, sprawdźmy. Nie, leży to wszystko. A ten padżong dalej tam jest? Dobra, to jest otwarte, na szczęście. To jest otwarte. Czy dobre, z takich rzeczy to się postęp zapisuje o tyle dobrze? To powinno być otwarte. Idziemy tu. A ten padżong dalej tam jest? Siedź, gnój tam. Empty plate. A czyli my bez shotguna czy bez czegoś to tam nic nie zrobimy. Dobra, ludzie. Powiem wam tak. Dzień trzeci. A ja dalej nie znam całego domu. Eee, na dzisiaj to chyba skończymy. Albo zagram jeszcze raz na trybie normalnym, albo coś takiego, ale ja potrzebuję naprawdę jeszcze poznać ten dom. No, powiem Wam, że wiedza, którą mam w tym momencie, jest dalej za mała, żeby cokolwiek więcej zrobić. Dobra, wszedłem do tych ścieków, z nimi po prostu mogę prawdopodobnie uciec. Gdzieś dalej tymi ściekami i pewnie przechodzić tymi tajnymi przejściami, wydaje mi się, że tu już nie ma nic więcej akuratnie. Tak, widzicie? Jesteśmy w tym pomieszczeniu, w którym też się znajdowaliśmy. Tu coś jeszcze jest w środku, tego nie otworzyliśmy wcześniej. A, ale tego też nie możemy normalnie otworzyć z tego co widzę. Trudno obczaić co to tam jest w środku też. I tu jeszcze coś było chyba też, czego nie otworzyliśmy. A, tu było to. Tu było to. A, tu już nic nie, mog nie mogliśmy otworzyć. Także, dobra, ludzie. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. A ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!